Zadanie trzynaste. Przeczytaj wierszyk i odpowiedz na pytania. Kocur sprężył się, skoczył pół metra. Musnął ziemię i jeszcze przefrunął siedemdziesiąt, pół centymetra. Siadł skulony, policzył i duma. Milimetrów sto osiem bym przebył, lecz to będzie zła wróżba dla kota. Niech więc będą dwa metry od biedy. Razem w trzech moich skokach, a co tam? Punkt A. Jaką drogę pokonał kot w dwóch skokach? Pierwszy skok miał. Pół metra, czyli 50 cm. Drugi skok miał 70,5 cm. Możemy dodać te dwie wartości w pamięci i mamy 120,5 cm. Zapiszmy odpowiedź. Kod w dwóch skokach pokonał 120,5 cm. Punkt B. Jaką łączną odległość przebyłby kod, gdyby jego trzeci skok miał 108 mm? Dlaczego przesądny kod uznał ją za pechową? Zacznę od zamiany wartości 12,5 cm, czyli tyle, ile kot przebył w dwóch pierwszych skokach, na milimetry. W tym celu muszę to przemnożyć przez 10, czyli po prostu przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo. Otrzymałam 1205 mm. Jeśli dodam 1205 mm i 108 mm, otrzymam 1313 mm. Dwie trzynastki, to pewnie dlatego kot uznał tę liczbę za pechową. Zapiszmy odpowiedź. Kod przebyłby 1313 mm. Punkt C. Jaką odległość powinien przebyć kot w trzecim skoku zgodnie ze swoim postanowieniem? Kot postanowił, że łącznie chce pokonać 2 m, a 2 m to 200 cm. Jeśli od 200 cm odejmę 120,5 cm, czyli tyle, ile kot już przebył w dwóch pierwszych skokach, otrzymam 79,5 cm. Zapiszmy odpowiedź. Kot w trzecim skoku zgodnie ze swoim postanowieniem musiałby przebyć 79,5 cm. Gotowe? Zadanie rozwiązane, a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki.